Hej wszystkim, z tej strony Kate i przyszedł czas się pożegnać z moim obecnym pokojem, ponieważ jeśli słuchy do Was jeszcze nie dotarły, a informowałam o tym na moim Instagramie i chyba w kilku innych miejscach, to tak znowu się przeprowadzam. Nie pomieszkałam tu zbyt długo, jakieś 8-9 miesięcy, no i to mieszkanie, co wspominałam już na Q&A, zirytowało nas na tyle, że podjęliśmy decyzję, że przeprowadzamy się znowu, a w związku z tym, że no nie udało mi się zrobić room touru w tym pokoju po wprowadzeniu się, to postanowiłam, że zrobię room tour na wyprowadzkę, żeby jednak mieć tutaj na kanale uwiecznione to, jak tutaj w tym pokoju miałam wszystko poukładane, bo wiem, że no wszyscy pytali o room tour w momencie, kiedy informowałam, że przeprowadzam się poprzednim razem. I cały czas opisywałam, że tak, będzie pewnie, że będzie. Oczywiście, że musi być room tour, jak będę mieć nowy pokój. No ale cały czas jakoś tak miałam potrzebę, żeby ten pokój dopieścić, że on jeszcze cały czas nie jest taki, jaki bym chciała być, że ciągle brakuje mi tu pewnych mebli, cały czas jednak planuję tutaj pewne zmiany. No i ostatecznie i tak wielu tych zmian nie wprowadziłam, bo się stąd wynoszę. Tak więc no, niestety na ten moment już ten pokój nie jest taki, jak był przez większość czasu, kiedy tu mieszkałam, ponieważ już sprzedałam parę mebli i no już tutaj w tym momencie panuje taki przeprowadzkowy klimat, że parę rzeczy już jest w pudłach, więc no z dwojga złego chcę wam pokazać to na ten moment, niż nie pokazać wam wcale i mam nadzieję, że Was to ucieszy, że będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda moja aktualna kolekcja i tak dalej, więc może już nie przedłużając, lećmy zwiedzać to wspaniałe, przeogromne miejsce. Okej, tak więc tradycyjnie zacznijmy sobie od drzwi i gdybyście słyszeli jakieś dziwne tupanie, to wybaczcie, ale nade mną czasem pomieszkuje małe słoniątko. Tak więc tak, drzwi, tutaj wisi sobie plecaczek z poprzedniego Pyrkonu, którego teraz raczej nie używam, bo no co Pyrkon mam nowy, nie? I tutaj mamy te takie dwie półeczki, które teraz zrobiły się nieco ciaśniejsze z tego względu, że upchałam na nich dużo figurek, które wcześniej były na tej półce, bo planowałam ją powiesić gdzieś i tak sobie tutaj stoi koło drzwi, odkąd tu mieszkam. Tradycyjnie kosz na śmieci na dziwnym taborecie. No, ale tutaj jakby wiecie, drzwi, nic specjalnego i jeśli mam być szczera, to tak, to mnie najbardziej przeraża, jeśli chodzi o kwestie przeprowadzkowe, bo układanie tego później dramat, nie polecam nikomu. No i oczywiście moja przepiękna ceglana ściana, za którą chyba najbardziej będę tęsknić, bo jest cudowna, jest pięknym tłem, ale no trudno, nic nie trwa wiecznie, więc no ze ścianą się muszę pożegnać. Tutaj wcześniej długo, długo stała taka szafka pod telewizor, której w sumie cały czas się chciałam pozbyć, ale jakoś tak stała, bo mogłam wkładać do niej rzeczy, no ale teraz już jej faktycznie pozbyłam na wyprowadzkę. No i to jest w ogóle taki pokój w kształcie L-ki, bo tutaj jest wejście i wchodzi się na resztę pokoju, ale to nie będę spoilerować, tak więc no. Mamy tą piękną ścianę i oczywiście moją piękną, wspaniałą, w pełnej okazałości półeczkę, która jest tak dosłownie na wejście i każdy jak zawsze tu wchodzi, ma takie o! Wow! I gdyby dźwięk był trochę inny, to nagrywam telefonem. Więc nie wiem, jak tutaj z tym nagraniem będzie, ale przynajmniej stabilizacja jest lepsza niż jak nagrywam aparatem. Tak więc no, na górze mamy jeszcze starszy plecaczek z kolekcji, parę pudełek, no i oczywiście pudełka po popach, które jak najbardziej przydadzą się do przeprowadzki. I lecąc od góry, tutaj jest taki dziwny miszmasz, bo mamy tutaj gry na PlayStation 2, trochę Simsów 2, program Final Symphony i kolekcjonerkę Zeldy. I Olaf, który mi się kompletnie zawieruszył w pudłach, ponieważ teraz robiąc przesortkę, odkryłam, że ja go zapakowałam osobno niż całą resztę tych cumcunków. Dopiero teraz go wyciągnęłam. Tak, cały czas leżał w pudle po przeprowadzce. Ta półeczka niestety ucierpiała najbardziej teraz, w związku z tym, że ja tutaj całą tą półeczkę miałam obstawioną tymi takimi małymi popikami z kalendarza adwentowego, tam gdzie był taki świąteczny Disney, no ale to już wszystko pochowałam, więc niestety tych figurek już nie ma, ale w zasadzie to były tylko te z kalendarza adwentowego, więc nie wiem, może w kolejnym room tourze będziecie mieli okazję je zobaczyć.
No i tutaj kilka takich pozostałych figurek, które jeszcze zostały. Tutaj mamy oczywiście półeczkę Olesiejuka, mojego bajmaksika, który w dalszym ciągu jest stojakiem na wianki. I tutaj też była cała masa tych takich małych popików z Harry'ego Pottera, z Kinder Joy'ów, ale to też już wszystko pochowałam, więc no tutaj najwięcej ubyło póki co. To jest taka półka na wszystko i na nic, którą kompletnie jakby nie byłam w stanie nic wymyślić na tą półkę przez cały ten czas mieszkania tutaj, więc cały czas tu kładłam jakieś takie losowe rzeczy. No i teraz znowu są tutaj absolutnie losowe rzeczy, ale jakby ktoś był zainteresowany, to takie dwa popy, to od razu wspomnę, a co reklama, planuję je sprzedać, więc jakby ktoś chciał, był zainteresowany zakupem, to piszcie do mnie najlepiej na Instagramie prywatnie, bo może się dogadamy, nie? No, tutaj na dole mam koce, które głównie są używane w zimie, a teraz sobie tutaj są wszystkie wciśnięte. I tu, w pudełku, jest ta nieszczęsna figurka Kate Walker, która znowu mi się złamała. I w trakcie przeprowadzki w ogóle. I plan był taki, żeby ją skleić kiedyś. I tak sobie leży cały czas. Ale może to i lepiej, bo pewnie podczas kolejnej przeprowadzki znowu by się zepsuła, więc po prostu skleję ją po następnej przeprowadzce. I tutaj mam też kilka połamanych figurek, które dołączyły do niej, czekając aż je naprawię. A raczej siostra mi naprawi. No i tam na dole są jakieś takie pudełka z gratami. Oczywiście kocia kuwiata musi być. Tu już mam pudełeczko ze spakowanymi rzeczami. Tutaj mam głównie gazety i magazyny, które stały się drapakiem dla karmy niestety, więc na następnym mieszkaniu będę musiała jakoś lepiej je osłonić, one raczej nie będą już tak na widoku, tylko gdzie się pochowam, no bo niestety one całe tutaj są podrapane przez kota i chciałabym, żeby nie były zniszczone przez nią jeszcze bardziej, więc no to totalnie będę musiała gdzieś pochować. Oczywiście te duże cumcumy, tutaj mam półkę z książkami i no takie to, z kolejna złamana figurka, która już jest totalnym żartem, bo tu jest jej głowa. Cały czas ją trzymam, z nadzieją, że kiedyś się skleję, a na razie to po prostu głowę jej odstrzelił Iron Man. Tak. To jest tak już chyba od dwóch routerów, nie? No, tutaj taka gablotka z obrazem, z tym LEDem, którego nigdy nie zaświecam. I tutaj też było kilka takich mniejszych figurek tego typu Dorables, ale to też już pochowałam. Oczywiście półeczka z mangami i półeczka pięknych pań. Tutaj kontynuacja półeczki pięknych pań i na, z tyłu są te pluszowe cumcunki. Tutaj ta półka w zasadzie nic się nie zmieniła od poprzedniego pokoju, od poprzedniego runturu, poza tym, że tu są teraz inne popy, nie? Ale książki są praktycznie te same. Jest półka takich super bohaterszczyzny, powiedzmy. Tutaj jest trochę kontynuacja superbohaterszczyzny i takie troszkę losowe popiki. I tu przede wszystkim mam komiksy, no ale są też Muminki zebrane, Przejażdżka życia, więc trochę taka mieszanka, bo tam z tyłu na przykład jeszcze się uchował artbook z God of War Ragnarok, więc no trochę śmieszna mieszanka. Tu na przykład mam nowego pina z Kodziej Kawiarni, więc zawsze musi być trochę losówki, nic nie może być idealnie poukładane, nie? Tutaj mam też w zasadzie niezmiennie półeczkę wydawnictwa Winidia, tak? I te malutkie popiki z kalendarza adwentowego z miasteczka Halloween. Więc tutaj w sumie bez zmian większych. Tutaj niżej w sumie też bez zmian mamy półkę z Blu-rayami i DVD. Ale tutaj wcześniej miałam figurki z te kinowe, z kubków kinowych. Teraz to już wszystko pochowałam do piwnicy i mam tutaj te z audiobajek. No i oczywiście te książki z kalendarza adwentowego, które są tu wciśnięte od zimy i w ogóle ich nie ruszałam, nie czytałam, więc jakbyście byli ciekawi, to może kiedyś przyjdzie na nie czas. Jeszcze nie nadszedł niestety. No i tutaj na dół trafiły wróżki, które wcześniej były na tej wyższej półce. Teraz są one tutaj, razem z figurkami z Disney Infinity z Gwiezdnych Wojen, ale w zasadzie no, ona jest w sumie niezmienna, poza tym, że wcześniej była w troszkę innym miejscu, nie? Tutaj na dół trafiły audiobajki z kolejną porcją figurek. Oczywiście te figurki i te figurki to nie są wszystkie figurki do audiobajek, bo ich jest
strasznie, strasznie, strasznie dużo, więc większość mam po prostu pochowane do półek, bo ja nie byłabym w stanie ich wszystkich trzymać na górze. No musiałabym je, no chyba wszystkie półki zostawić tymi figurkami, więc bez przesady, ale te takie najciekawsze, najładniejsze, te, które tak najbliżej mojego serca są, to mam je powykładane. Tutaj mamy w sumie też niezmienną półkę z książkami i więcej książek takich większogabarytowych z Disneya, razem z figurkami z Disney Infinity. Tutaj w sumie kontynuacja, jedna ta powtórzona Aurora w pudełeczku, której nigdy nie wyciągnęłam, więc no, mamy tutaj trochę książek, trochę figurek i w sumie moje dwie najnowsze zdobycze, Gniew i Radość, które uzupełniły dzięki Pameli, pozdrawiam serdecznie, kolekcję z W głowie się nie mieści, więc cudownie, pięknie to wygląda. Wyżej mamy gry na konsolę i trochę na komputer, razem z też taką trochę losówką pięknych pań z Disneya. I nie tylko, bo tak to oczywiście jest mój piękny popik. Wyżej mamy gry na komputer przede wszystkim, razem z figurkami z Frozen i Dumbo, bo pasował, nie? I troszkę więcej Dorable z tych takich malutkich. No i wyżej jeszcze książki z Disneya, przede wszystkim te mroczne opowieści i figurki z Kingdom Heartsa, więc aż mi trochę duchu zabrakło, bo naprawdę dużo tego. Ta kolekcja się w zasadzie jakoś bardzo nie zmieniła od ostatniego czasu, bo szczerze mówiąc już ostatnio za bardzo nie kupuję nowych figurek, nowych rzeczy, nowych gadżetów, tylko no czasem się zmieni jakiś układ, kilka nowych rzeczy się pojawi, no ale nie ma tutaj jakichś bardzo, bardzo dużych zmian. No to skoro półeczkę mamy za sobą, to możemy przejść do dalszej części pokoju, która myślę, że pójdzie nam nieco szybciej, ale na razie mam wrażenie, że ja się zdecydowanie za bardzo drę do tego telefonu. Ten mikrofon zupełnie inaczej zbiera niż mój z aparatu, więc wybaczcie, jeśli troszkę za dużo wam robię przesterów, ale no tak zdecydowanie łatwiej się nagrywa. Tak więc tutaj obok mamy oczywiście lusterko, siemanko, tutaj mamy tego dzwoneczka, no i to lustro jest ze mną już od bardzo dawna. Tutaj oczywiście kroplóweczka, którą robimy co tydzień kotom. Telewizor, który jest tak centralnie na wprost łóżka. Jak myślicie, jak najczęściej z niego korzystam? A w sumie jedynie, bo inaczej się nie da. No oczywiście mamy tutaj PlayStation 5, padziki, trochę gier. No i to w sumie nie ma nic więcej, taka pusta przestrzeń. Oczywiście łóżeczko, cały czas to samo, bez żadnych zmian. Tutaj okno, takie z takim świetlikiem, który trochę jest fajny, a czasem trochę mnie wkurza, bo jak chcę sobie tak odciąć światło, które wpada do pokoju, to przez ten taki świetlik średnio mam możliwość. Ale tak, no są kwiatuszki, tutaj jest ten Mickey. I to jest zupełnie nowa rzecz, którą posiadam, odkąd jestem tutaj, ponieważ wcześniej miałam całą ścianę wyłożoną tymi ulotkami kinowymi. Ja je cały czas mam, swoją drogą one są tutaj w tym pudełeczku, całą tą kolekcję cały czas trzymam, więc spokojnie. Tym ulotkom kinowym nic się nie stało, cały czas je trzymam, tylko po prostu no teraz już nie powiesiłam ich na ścianie, tylko tutaj zrobiłam sobie taką, nie wiem jak to nazwać, ale ładnie to wygląda. Tutaj mam takie różne arty, naklejeczki, jakieś magnesiki. No bardzo mi się ta przestrzeń podoba i chciałabym w najbliższym czasie w nowym mieszkaniu tak bardziej ją dopieścić. Nie wiem, na ile to będzie możliwe, ale możliwe, że na tą tablicę, bo to jest tablica magnetyczna, trafią wszystkie, a w ogóle to jest krzywowisi, na tą, teraz znowu krzywowisi, w drugą stronę, nieważne. Na tą tablicę najprawdopodobniej trafi większość magnesów z lodówki, ponieważ na następnym mieszkaniu lodówka będzie w zabudowie i nie będzie się dało na niej powiesić magnesów, co jest straszne, bo cała moja lodówka jest w ogromnej ilości magnesów, więc no nie wiem, to chyba będzie na nie nowe miejsce, ale no takie jest teraz zastępstwo za te ulotki kinowe, no tak inaczej się zrobiło, mam wrażenie, że tak trochę dojrzalej, nie wiem, ale też fajnie. No i tutaj wcześniej była szafka nocna, którą już sprzedałam, więc teraz muszę jakoś się ogarniać z takim starym kartonem. Tutaj jest moja stara poduszka, która teraz jest dla kotów, bo ja sobie kupiłam nową. No i oczywiście biureczko, pięknie posprzątane, ono zwykle nie jest tak piękne, czyściutkie, jeśli mam być z wami szczera. No ale teraz tutaj oczywiście do nagrania troszkę je
ogarnęłam. Tutaj jest aparat, więc tak zwykle wy dla mnie wyglądacie, gdy dla was nagrywam. I tutaj na krześle sobie póki co przykleiłam, testujemy taką matę dla kotów, żeby nie drapały mebli, tylko drapały takie coś. Testujemy, jak to się sprawdza. No i w sumie to tyle. No, są oczywiście lampy, mikrofon. Oj, tu są te puzzle. Zapomniałabym o nich. Te z poprzedniego mieszkania też są, wiszą i mam nadzieję, że na następnym mieszkaniu też gdzieś zawisną na ścianie. I tu jeszcze wcześniej miałam taki regał, taką półkę do kompletu z szafką nocną, ale ją również sprzedałam, więc teraz mam tu już kupę pudeł na przeprowadzkę opakowanych rzeczy. No i to w sumie tyle. Cały pokój. Aż się dziwię, jak szybko poszła ta część w porównaniu do omawienia całej tej półki, nie? No ale chyba nie mam wam nic więcej do powiedzenia na temat tego pokoju. No tak się to wszystko prezentuje. Duży nie jest, jak widzicie. On jest no mniejszy niż ten mój poprzedni pokój, który miałam. A żeby było zabawniej, to teraz cię przeprowadzam do jeszcze mniejszego pokoju, więc jak ja tam to wszystko upcham? Siłą. Siłą i sposobem. Dlatego sprzedaję niektóre meble, bo to biurko tak naprawdę też sprzedaję, tylko będę je wymieniać na jeszcze większe, więc zabawne. No, ale jeśli chodzi o room tour, to chyba wszystko. Tak więc jak widzicie, jeśli oglądaliście moje poprzednie room toury, to moja przestrzeń za bardzo się nie zmienia, poza tym, że jest no inne miejsce, trochę inny układ, to ta moja kolekcja, te wszystkie moje rzeczy są dość podobne. Myślę, że bardziej się to wszystko pozmienia w następnym mieszkaniu z racji tego, że trochę zmieniam meble po prostu, które będę posiadać, ale z racji tego, że ten regał, ta półka i to wszystko, co tutaj jest za mną, jest zdecydowanie największą częścią mojej przestrzeni, mojego pokoju, a to już się za bardzo na tym etapie nie zmienia, no to tak naprawdę mam wrażenie, że to jest dość podobne z room touru na room tour, ale no mam nadzieję, że i tak podobał wam się ten odcinek i za bardzo wam się nie darłam do ucha, bo no muszę się nauczyć nagrywać telefonem albo kupić do niego jakiś sensowniejszy mikrofon, bo naprawdę mam wrażenie, że przez to, że trzymam go bardzo blisko nagrywając, to bardzo, bardzo głośno zbiera on wszystkie dźwięki, więc mam nadzieję, że wasze uszy mają się dobrze. No i to tyle. Tak więc trzymajcie kciuki za moje zdrowie psychiczne podczas tej przeprowadzki. No i mam nadzieję, że szybko będę w stanie do was wrócić z kolejnymi materiałami już w nowym miejscu. Tak więc póki co bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję bardzo patronom za wspieranie tego kanału. I do następnego, chociaż jeszcze jeden materiał będzie nagrywany w tym mieszkaniu. Jeszcze jeden na pewno. A kolejne to już w następnym. Do następnego. Pa, pa.